Siemano ludzie, Sobek z tej strony, witam was serdecznie, jestem właśnie na rynku we Wrocławiu i za chwilę zrobimy sobie unboxing. Ja sobie tutaj znalazłem takie miejsce bardziej na jakimś podwórku, żeby sobie gdzieś usiąść, więc za chwilę sobie gdzieś tutaj usiądę, czekam na żankę moją, pracuję niedaleko, więc ja sobie tutaj za chwilę usiądę i zrobimy sobie unboxing, zobaczymy czy coś fajnego wpadnie na wrocławskim rynku, może jakiś top player. No zobaczymy, więc lecimy z unboxingiem. No i siedzę sobie wygodnie, mam nadzieję, że tu policja nie przyjdzie, bo często tutaj chodzą i że mnie nie zgarną, więc otworzymy sobie pierwszą saszetkę. Mam tutaj 5, kupiłem sobie je w Empiku, więc za chwilę zobaczymy, czy coś tam fajnego wpadnie. Jestem ciekawy. Dobra, lecimy z pierwszą, oczywiście będę otwierał jedną ręką. Mam nadzieję, że mi się uda. O! Pierwsza saszetka już jest otwarta. Tutaj karta chyba specjalna będzie z tyłu. O, proszę bardzo. I pięknie. Leo Messi. Na początek, na bazówce. Leo Messi. Viola. Hoban. Marinowicz, Embolo, a kartą specjalną co będzie? O, pięknie! Key player Krychowiak. No to super. Dobra, lecimy z drugą saszetką. O, ciężko się otwiera jedną ręką. Muszę sobie jakiś statyw załatwić. Będzie mi wygodniej. Wszedłem wcześniej na rynek. Mam dużo czasu, jeszcze trochę. O Jezu, poleciał mi Krychowiak. O, chodź tutaj. Więc czekam na żankę. O, ciężko się to otwiera. I mamy tutaj Diaz. Jest Diaz. Nikolić. O, pięknie. O. Lusting to już jest moja powtórka. Dybala. No i karta specjalna. Goal Machine. Jimenez. Super. Dobra, lecimy z trzecią. No jak wam się podoba wrocławski rynek? Jeszcze trochę mało ludzi, bo jest trochę zimno. No. Zebek, dawaj, dawaj. Ma się w prawe w otwieraniu jedną ręką. I to jeszcze lewą. Getze. Jest i Getze. Christensen. I Krychowiak tym razem na bazówce. Gomez. Kanu i karta specjalna. Defensive Rock. Marquenos z Brazylii. Dobra, dwie saszetki jeszcze zostały. Aby były jajka, jakby przyszła policja, co nie? I co pan tutaj robi, proszę pana? A ja pana skądś znam. Panie Sepku. Dobra. Hazard. Toni Kroos. Dobra. I kartą specjalną jest ekspert. Żylikow. Jest ekspercik. Dobra, ostatnia saszetka z Messim. Ale trochę ludzi się tu zebrało i się dziwnie na mnie patrzą. Gościu otwiera jakieś saszetki i gada w ogóle do telefonu. No co? O. No, dawać coś ciekawego. Dobra. Udało mi się. No co jest? O, zasady gry. Dobra. Ostatnia saszetka, może tu coś fajnego będzie. Bazóweczki Romero. Puki. Perisic. Costa. I fans favorites.
A więc, no w sumie maszyny tu były fajne i krychowiak. Dobra, ja zrobię małe cięcie i za chwilę się widzimy. Przemieściłem się, dobra, pokażę wam karty specjalne, które mi tu wpadły. Miałem tutaj fansa. No i zarąbiście, bo krychowiak mi wpadł na keyplayerze. I najlepsza chyba w tym unboxingu, Goal Machine, Defensive Rock i jeszcze Expert. A ja wam zaraz pokażę plac solny i tam zawsze najwięcej ludzi łapie pokemony, więc idziemy się jeszcze przejść. Jeżeli chcecie, to zostańcie jeszcze ze mną. No i jestem na placu solnym, pokażę wam, siedzę sobie na ławce, tu jest plac solny, okręcę się. A tutaj jak widzicie te parasole, to tam kiedy siedział Freeze w tej knajpie, łapał sobie pokemony. Jeżeli oglądacie jego kanał, to pewnie wiecie, o co chodzi. I mniej więcej w tym miejscu chyba stał. A tak wygląda plac solny. O, tak. A ja sobie czekam na Żankę. Więc mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w góraczkę. Czy ludzie by się jakoś dziwnie na mnie patrzyli, jakbym sobie teraz tak gadał do telefonu? Trochę mało ludzi, bo jest zimno, ale latem to tutaj zawsze pełno siedzi. Bo tu zawsze dużo lurów odpalają. I siedzą i sobie łapią pokemony. W ogóle nic się nie dzieje na tym rynku. Szkoda, że tak mało ludzi jest. A może dobrze, przynajmniej nie patrzą na mnie jak nie wiem na kogo. Ale jakoś nie mam z tym problemu. Mogę sobie gadać do telefonu. Dobra, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. A ja was pozdrawiam. Trzymajcie się. Pa, pa!